Oto Maja, najmłodsza mieszkanka Jaworzna. Maja na świat przyszła dokładnie 13 minut po północy 1 stycznia 2020 roku w jaworznickim szpitalu. Mama Mai termin porodu wyznaczony miała między 2 a 12 stycznia, jednak najmłodsza jaworznianka na świat postanowiła przyjść właśnie w sylwestrową noc. To największa radość, jaka może spotkać człowieka. Kiedy usłyszy się pierwszy płacz własnego dziecka, to nagle wszystko w życiu się zmienia, mówi dumna mama Mai. Teraz przyszedł czas na odpoczynek i wspólne poznawanie świata. Maję witał też personel oddziału położniczego. Wszyscy zdążyli już poznać najmłodszą jaworzniankę. Ogólnie jest grzeczna. Mama jest zadowolona i sobie świetnie radzi. Jaworznicka porodówka cieszy się coraz większym zaufaniem i zainteresowaniem wśród już obecnych i przyszłych mam. Z roku na rok podnoszone są standardy opieki nad noworodkami oraz świeżo upieczonymi mamami. Myślę, że pacjentki są zadowolone. Mają pacjentki możliwość odpoczynku. Jeżeli jest mama zmęczona, to dziecko może dać pod opiekę pielęgniarkom na oddziale noworodkowym i te 2 godzinki mają takiego relaksu ewentualnie i zadbania o siebie, bo też muszą o siebie dbać, nie tylko dziecko. Małą Maję jeszcze raz serdecznie witamy na świecie, a dumnym rodzicom gratulujemy.